Woda w Korszach nie jest zagrożona skażeniem. Tak twierdzi Mirosława Tabaka, powiatowy państwowy inspektor sanitarny w Kętrzynie. Badania na zawartość zarówno metali ciężkich, jak i czynników biologicznych i fizykochemicznych prowadzone są systematycznie. Woda w Korszach jest bezpieczna pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, spełnia wymogi określone przepisami i badamy ją z dużą częstotliwością. W tym roku na przykład była badana w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu i ostatni wynik był z czerwca i nie ma przekroczeń. Potwierdza to Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie. My monitorujemy, badamy wodę w ujęciu w Korszach z częstotliwością dużo większą niż normalnie, tak bym to powiedział. Żaden z wyników badań nas nie niepokoi. Owszem, jest sytuacją niepokojącą to, że w strefie ochrony, właściwie w pewnym oddaleniu od studni, skąd jest czerpana woda, stwierdzono ponadnormatywną ilość kadmu, ale patrząc na geologię tego źródła, czyli to jest odwiert o głębokości około 120 metrów i fakt, że 90 metrów bieżących to są gliny zwałowe, możliwość penetracji tego, co jest na wierzchu do warstwy wodonośnej praktycznie jest niemożliwa. Więc na dzień dzisiejszy powiem tak, woda w Korszach bez wątpienia nadaje się do spożycia. Bogdan Mejna, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, poinformował nas, że ostatnie badania gleby były przeprowadzone poglądowo i zapewnił, że zostaną powtórzone przez akredytowane instytucje. Ostatnie badania gleby, których próbki pobrano w miesiącu kwietniu, dotyczyły badań gleby na metale ciężkie. Badania zostały wykonane w naszym laboratorium, które jest laboratorium w tym zakresie nieakredytowanym, brakuje tutaj akredytacji. Są to wyniki orientacyjne celem, powiedzmy, zorientowania się, co trzeba by było jeszcze dalej badać. I te wyniki na wniosek zainteresowanych stron myśmy udostępnili. Czyli na jakie? No, na wniosek stowarzyszenia, komitetu, który funkcjonuje w Korszach, myśmy te wyniki udostępnili i komitet te wyniki od nas otrzymał. Jakie były te wyniki? W dwóch słowach. Jeżeli chodzi o ołów, zawartość ołowiu w glebie, to te wyniki nie odbiegały w zasadzie od norm. W dwóch przypadkach było niewielkie przekroczenie, natomiast w pozostałych sytuacjach odnośnie ołowiu nie było jakichś sytuacji, powiedzmy, przekroczeń. A kadm? Jeżeli chodzi o kadm, w jednym przypadku wystąpiło przekroczenie kadmu, ale my cały czas mówimy o ołowiu, jeżeli chodzi o Korsze, więc tutaj nie wiem skąd ten kadm, dlatego właśnie te wyniki nam, powiedzmy, pokazały, gdzie mamy jeszcze dalej, powiedzmy, szukać jakiejś, powiedzmy, sytuacji, badać, w którym kierunku badać glebę czy wodę. Wyniki nie są akredytowane i to napisane było na świadectwie na wynikach badań. Można było odczytać, bo wiadomo, że laboratorium, które wyniki udostępnia, wszystkie zapisy na tym dokumencie są uwidocznione. WIOŚ prowadzi obecnie kontrolę w zakładzie utylizacji akumulatorów w Korszach, która potrwa do połowy lipca. Potwierdził to również w rozmowie telefonicznej dyrektor zakładu. Kontrola w tej chwili trwa, zakończy się w początku lipca. A proszę powiedzieć ogólnie, co Państwo badacie? Kontrolujecie? No, to co zwykle badamy w takim zakładzie i wyniki oczywiście po wykonaniu kontroli będą ogólnie dostępne i wtedy będziemy mogli się do nich odnieść. Burmistrz do Państwa wystosował takie pismo z prośbą o zamknięcie zakładu. Takiego pisma niestety nie kojarzę. My takich uprawnień, znaczy mamy takie uprawnienia, tylko muszą być gotowe przesłanki, żeby takie działania podjąć. Między innymi te kontrole temu służą. Dzięki zdecydowanym działaniom dyrektora wojewódzkiego sanepidu Janusza Dzisko już wkrótce w Korszach rozpoczną się badania mające na celu wyjaśnić, czy zakład zajmujący się utylizacją akumulatorów w Korszach zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Badania rozpoczną się od 4 lipca i będą prowadzone przez akredytowane jednostki.
Udało nam się nawiązać współpracę z Instytutem Medycyny Pracy jako głównym naszym kontrahentem. Tu pan profesor Wąsowicz zdeklarował się, że w pierwszych dniach lipca przyjdzie na pierwszą wizję lokalną z udziałem drugiego instytutu z Katowic, ponieważ Instytut Medycyny Pracy bardziej zajmuje się kwestią zdrowia ludzkiego, natomiast środowiskiem zdecydowanie Instytut w Katowicach. Obaj panowie profesorowie przyjadą na wizję lokalną i złożyli taką deklarację, że przeprowadzą szereg badań, aby w sposób jednoznaczny określić, czy rzeczywiście zakład recyklingu w Korszach stanowi zagrożenie dla środowiska i dla ludzi tam przebywających. My uzgadnialiśmy pewien rodzaj badań, a właściwie panel tych badań. Te badania będą dotyczyły ludności zamieszkującej, oczywiście w pewnym zakresie zamieszkującej w okolicach Korsz. Będziemy również badali grupę kontrolną w znacznym oddaleniu od tej miejscowości. Tam będą również wykonywane badania i gleby, i powietrza, i warzyw, odcieków, wody, a więc liczę na to, że w pierwszych dniach sierpnia otrzymamy takie pełne opracowanie, które w sposób jednoznaczny określi, jaka jest rola zakładu w Korszach w kwestii ingerowania w środowisko, zdrowie i życie ludzi. I pana zdaniem będą to miarodajne badania? Nie ma lepszych fachowców z tych z naszych jak gdyby poszukiwań i ocen. Wydaje mi się, że to są chyba dwie instytucje, które są autorytetem w tej dziedzinie. Na pewno są bezstronne. Tym bardziej, że za te badania pan wojewoda Marian Podzieski złożył taką deklarację, że za badania i za ekspertyzę zapłaci, a więc niezależne badania z zewnątrz. Myślę, że te wyniki będą, znaczy nie myślę, jestem pewien, że te wyniki będą wiarygodne. Może w końcu szereg badań i kontroli przeprowadzonych przez różne instytucje wyjaśnią, jakie jest faktyczne oddziaływanie zakładu utylizacji akumulatorów w Korszach na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy Korsze.